Zacznę od tego, że jest środa i tutaj to nie jest bez powodu. Obiłam swój rekord. Poszłam spać w 10:30 rano. A jako, że wpada dzisiaj do mnie kumpela, to musiałam też dosyć w sumie szybko wstać. Więc spałam 3 godziny. Spałam 3 godziny, jestem średnio... średnio trzeźwa w jakiś sposób. Ale jest spoko. Jest git. Osiągnęłam coś dzisiaj, wyniosłam śmieci. Nie no, w nocy nie spałam, bo uznałam, że posprzątam. Sprzątałam pokój, sprzątałam trochę dom. No i nazbierało się śmieci, trzeba było to rano wynieść. Jakieś takie normalne, wiadomo, życiowe rzeczy. Ale o czym ja dzisiaj chcę powiedzieć? Znowu do filmu zainspirował mnie Oscar. Nagrał film o tym, że się źle czuł, że tak, i nie wiem, jakieś takie rzeczy, że depresja i tak dalej. Ja się zastanawiam, czy ja czasem nie mam wpływu jakiegoś na to. W sensie patrzę na to, co się dzieje w internecie i mam wrażenie, że coraz więcej ludzi jest smutnych. I może to jest trochę moja wina? Znaczy zaczynam się trochę martwić, że może ja zarażam ludzi negatywną energią i jeszcze trochę i wszyscy będą mieli depresję, nie? Bo się naoglądają mnie, która siedzi, jest jej przykro i tak dalej. Ale też z drugiej strony mam świadomość, że to niekoniecznie musi tak być, że może po prostu pokazuję ludziom, że można być sobą tak do końca, że nie trzeba udawać niczego i że to nie jest nic złego czuć się źle, po prostu czuć się źle, czuć się naprawdę nie w porządku, to nie jest coś, co trzeba ukrywać, to jest moim zdaniem coś, o czym powinno się mówić, o czym powinno się walczyć, z czym powinno się jakoś pracować i próbować jakoś z tego wyjść. I się po prostu zastanawiam, czy to, co się dzieje ostatnio w internecie, czy to jest po prostu jakieś zarażanie się złą energią, czy może pozytywne otwieranie się po prostu. Więc nie wiem, zastanawiam się i daje mi to do myślenia. A propos jeszcze udawania i bycia smutnym albo przesadnie szczęśliwym na YouTubie, jak zaczynałam kręcić filmy, może z 5 ich miałam i padały takie słowa, że ty to mogłabyś się więcej uśmiechać, mogłabyś być bardziej taka entuzjastyczna, bardziej jak Banshee. Czy wy widzieliście, co się dzieje z Banshee? Znaczy ja nawet nie mówię o tym, co się ostatnio działo. Że tam powiedziała, że ma depresję, leki, obcinanie włosów, bo to dla mnie wyglądało bardzo, bardzo jak pod publiczkę. To jest sprzedawanie własnej choroby, jeśli rzeczywiście jest chora. I to po prostu wygląda jak jeden wielki chwyt marketingowy, ale dążę do tego, bo to nieważne jest to, co ostatnio zrobiła. Ważne jest to, że wszyscy chwalą, że jest taka szalona, nie? Tylko, że spójrzmy na całość jej pracy. Najpierw była szalona Zuzia, potem miała taki moment, że nie, ja już nie jestem szaloną Zuzią, ja to już koniec, bo to nie jestem ja, bo ludzie mnie przywiązują do szalonej Zuzi, coś tam. I była zmęczona tym, że ludzie ją po prostu do czegoś wiążą i w dalszym ciągu udawała. Jaki to miało sens, nie wiem. Po szalonej Zuzi powstała Banshee. I co się działo w Banshee? Powstał program, ludzie tam trochę cisnęli, że damy kolejne sezony, zaczęła czuć presję i po pewnym czasie nawet tym była zmęczona, bo w dalszym ciągu udawała, siadała i cześć i wszystko, tak? No w dalszym ciągu się udaje na tym YouTubie. I teraz znowu wyszła, że jest Zuzanną Borucką. No i tak sobie myślę, czy dalej nie będzie udawać, bo jeśli będzie udawać, no to ja już nie wiem po tym, jaką nazwę przybierze. Skoro już wzięła się za swoje imię, nazwisko, to naprawdę nie wiem, co będzie potem. I nie tak, że ja hejcę, bo jej filmy niegdyś były naprawdę fajne. Teraz trochę z nich wyrosłam i nie jestem w stanie za bardzo je oglądać. No ale dążę do tego, że ludzie bardzo, ale to bardzo udają, no. Grają cały czas, a potem się sami w tym gubią, duszą się, bo czują, że cały czas grają, nie są sobą, nie mogą odpocząć. Najgorsze jest to, że ludzie czują, kiedy jest się... Ludzie czują, kiedy człowiek nie jest prawdziwy, nie jest sobą. I że największą sympatię wzbudza się wtedy, kiedy jest się sobą. Tylko co zrobić w momencie, kiedy się udaje, a ludzie się zaakceptują, nie? To już jest w ogóle najgorzej. Bo ludzie kochają mnie to, czym jesteś. I tak, no, kiepsko. Nie chciałabym nigdy czegoś takiego osiągnąć. Bo co to za fame, nie? Że ludzie wielbią jakąś postać stworzoną. Znaczy, jeśli to jest program komediowy, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo tam postacie są i tak dalej, ale no nie, jak to są vlogi... Jak słyszę komentarze, że powinnaś być bardziej radosna, to tamto, nic nie powinnam. Powtarzam to po raz kolejny, nic nie powinnam. Robię to głównie dla siebie. Nie będę nikogo udawać. Jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jest źle, to jest źle. Jak jestem szczęśliwa, to dalej wyglądam na smutną, no taka już jestem. I no nie będę udawać, nie będę przychodzić i cześć, dzisiaj zrobimy to i tam. No to nie jestem ja. To wygląda sztucznie i
Właściwie każdy kanał teraz się tak zaczyna. Takim dziwnym, przesadnie entuzjastycznym tonem. I to i na polskim, na amerykańskim YouTubie, wszędzie. Wszystko się zaczyna od dziwnego tonu, który jest mega sztuczny. Nie chcę wpadać w tą pułapkę. I nikt nie powinien. Więc wracając do Oscara, nie wiem, czy ja zarażam negatywnymi odczuciami, czy pozwalam im się otworzyć, bo się bali przyznać, że coś jest nie tak, bo będą ocenieni. Mam nadzieję, że to drugie, że po prostu poczuł, że nie trzeba udawać. Tyle w sumie na dzisiaj. Nie wiem, czy ogarnęłam temat w całości, jeśli nie, to pewnie coś jeszcze kiedyś dodam. Nie bądźcie Banshee, nie próbujcie udawać innych, ani kopiować, róbcie swoje, bądźcie dziwni. Miecie jakieś swoje dziwne odruchy, dziwne zwroty, albo nawet i nie. To zależy od was, jacy jesteście, a nie udawaj nikogo. Tak jak był film z mamą, ja chodzę po domu i krzyczę, konie, ale czy to ma sens? Nie ma, ale komuś to przeszkadza? Może przeszkadza, ale to jestem ja. I teraz coraz więcej ludzi na amerykańskim YouTubie to zauważa. I powstają jakieś listy, że najbardziej sztuczni YouTuberzy, najbardziej nieprawdziwi, najbardziej zakłamani. Przykre, że w ogóle takie listy istnieją, nie? Jakby ludzie po prostu nie mogli być sobą. Wszystko na dzisiaj. Wszystko na dzisiaj. I do jutra.